Siema, przychodzę dzisiaj do was z trzema ukrytymi misjami w Białym Sadzie, o których prawdopodobnie nie wiedziałeś. Możesz zostawić suba, jeżeli jesteś tutaj nowy i zaczynamy. Pierwsza misja na dzisiaj to jest naprawdę ukryta misja, o której większość ludzi mogła nie wiedzieć. Właściwie to mam tu przygotowane dwie misje, ale ta druga misja to taka nie do końca misja, ale mamy tam dialog i musimy coś wykonać, także podzieliłem to na quest 1 i quest 1,5 XD. Dobra, zaczynajmy. Misja pierwsza nazywa się Wierny Przyjaciel. I nie chodzi tu o zabawkę tyczną. A o to, by właściciel mógł w końcu poczochrać konia. Że zwierzę takie. Misję tą możemy wykonać tylko i wyłącznie w zakończeniu, gdzie Cirilla zostaje cesarzową. Po tym jak już skończymy pogadankę w karczmie, będziemy musieli wyjść na spotkanie z myśliwym, a potem z Ciri. Kiedy jednak wyjdziemy, usłyszymy mężczyznę, który woła o pomoc. Zrobiło się zimno. Sakramentki! Kurwa, szkostka! Pomóżcie! Aktywuje nam się wtedy quest Wierny Przyjaciel. Mamy wtedy opcję albo iść i pomóc łapać konia, albo mieć wywalone, jak ten właściciel. Co w sumie zamiast biec za tym koniem to sobie stanął. Potem się okaże, że ma wywalone w tego konia, bo tak naprawdę to nie jego koń, ale to zaraz. Pomyśleć, że ta szkapa poznała mnie po tych wszystkich latach. Nie głupie są, przywiązują się. Zresztą ludzie też. Widziałem, jak oficerowie płakali po padłych koniach. Ale wrzask bab i dzieci to ich jakoś nie wzruszał. I tutaj dowiadujemy się, dlaczego ten koń tak popędził. Możemy go też dokładnie o wszystko zapytać, co oczywiście zrobiłem. Długo cię nie było? Rok niecały, ale wydaje się, jakby to było dłużej. Wcielili cię siłą do armii? A skąd? Zachciało mi się wojowania. Myślałem, że przywiozę do domu coś więcej niż blizny na grzbiecie. No, ale kawał świata zobaczyłem. Wielkie bitwy, paru sławnych generałów z daleka, no i dużo skurwysyjstwa. Zajęcia Nowigradu przez cesarza nie widziałem, ale nie żałuję. Piękne miasto. No ale ciekawe, co sam w domu zastanę. Po czyjej stronie walczyłeś? Jak większość, po swojej, byle nie dać się zabić. Za radańskiego orła czy cesarskie słońce tak samo się zdycha, w brudzie i w smrodzie. Nie ma w tym żadnej chwały. Widzę, że koń jest w dobrych rękach. W najlepszych. Z powrotem u właściciela. Tęskno ci było, dukat, co? Tęskno. Jak cię zwietrzył, pognał tak, że mało ludzi nie potratował. A słyszałeś może, żeby ktoś za nim wołał, kurwa, szkostka? Tylko jeden człowiek we wsi tak klnie. Mój sąsiad, Mirko. Dałem mu dukata w opiekę. Muszę do niego iść, martwi się na pewno. Macie, to dla was. W podzięce, żeście pobiegli sprawdzić, co z dukatem. Kiedy skończymy rozmowę, quest w teorii nam się zakończy, ale kiedy pójdziemy za Hubrechtem, będziemy w stanie zobaczyć moment, w którym spotyka się po latach z sąsiadem. I usłyszeć jeszcze wymiany zdań między nimi. Kurwa szkostka, kogo ja widzę? Hubrecht! No to już wiem, czemu dukat brykał, jakby go gies ugryzł. Dobrze cię widzieć, Mirko. Grzmi oki. Nic się nie zmieniłeś, nic za nic. Wchodź do środka, rozdziej się, przy piecu usiądź. No. A ja dukata przywiążę i skoczę po buteleczkę. No i jak powiedzieli, tak zrobili. Hubrecht poszedł się tam ochrzeć przy piecku, a Mirko, no niby tam poszedł związać konia, ale w sumie to koń sam się związał. No i miał jeszcze też iść po buteleczkę, ale jakoś niechętnie chciał ją kupić. Kurzony pewnie, że jednak konia musi oddać i chciał sobie tutaj postać jeszcze chwilę w spokoju. Quest numer 1,5, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ale jest mini interakcją, którą możemy wykonać też tylko wtedy, kiedy spełnimy specjalne warunki i będziemy mieli odpowiednie zakończenie. W tym wypadku Ciri musi zostać Wiedźminką, a Radowid V musi wygrać wojnę. Nie wiem, kto pozwala Radowidowi wygrać wojnę. Granie prowadzi nas też za rączkę. Czemu to takie ciężkie jest do wypowiedzenia? Granie prowadzi nas też za rączkę do tego miejsca i żeby znaleźć tą interakcję, musimy akurat z jakiegoś powodu stwierdzić, że potrzebujemy jaskółczego ziela. Teraz. Natychmiastowo. W tym momencie. I udać się do zielarki. Tak jak mówię, jest to całkiem nieźle ukryta interakcja. Kiedy udamy się do Tomiry do domu, zauważymy, że cała płonie. Są to oczywiście nowe porządki wspaniałego Radowida. I zabija on już nie tylko czarodziejów, ale również zielarzy i nieludzi. Nie winszuje długiego życia nowym pokoleniom Redani.
Możemy zabić strażników lub nie, jeżeli ich nie zabijemy, to w sumie ona na tym stosie to się będzie palić w nieskończoność. Ja to jej nawet tam jeszcze rozpaliłem, żeby jej rychlej żyć pod piekło, no ale to twarda babka i nie udało mi się nawet jej podpiec. Nieważne, że tam przemedytowałem ileś i cały czas tam była i płynęła. W sumie dziwne. Raczej wątpię, że to oznacza, że to Mira jest nieśmiertelna, albo że jest jakiegoś rodzaju demonem, ale no, dziwne. W każdym razie, jeżeli postanowimy ją uwolnić, usłyszymy ciekawy dialog. Swoją drogą musiałem przejść całą grę od nowa, żeby wam to pokazać. Tak, przeszedłem całą grę tylko i wyłącznie dla tych 30 sekund dialogu. Także zostawcie lajka, proszę. Dziękuję. Trzeba cię opatrzyć? Poradzę sobie. Łowcy mogą wrócić. Mnie już tu nie znajdą. Powodzenia. Przyda się. Quest numer 2. To już pełnoprawny quest, na którego z jakiegoś powodu w sumie nigdy się nie natknąłem. Pewnie dlatego, że po prostu w Białym Sadzie jakoś tak zawsze liniową fabułą chodziłem. Quest ten możemy znaleźć tutaj. I jeżeli nawet go znasz, to podpowiem ci, że tego questa możemy skończyć na naprawdę wiele sposobów. Także, no. Oglądaj widzu. Misję zaczynamy klasycznie. Przejeżdżając koło jakiegoś jegomościa, możemy słyszeć, że nas woła. Misja nazywa się Cenna Przesyłka i aktywuje nam się zaraz po zgodzeniu się. Bez sensu to zdanie, co napisałem. Tak, w każdym razie aktywuje się, jak pomożemy naszemu podróżnikowi. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie. Ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. No i zaczynamy, bo możemy podejść do tego na dwa sposoby. Pierwszy ze sposobów to odnaleźć po prostu paczkę i nie kopać dalej w misji. Ślady wozu. Zjechał w bagna. Jest i wóz. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. Ludzką. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Trochę namokła, ale jest cała. Wreszcie uśmiechnęło się do mnie szczęście. I do ciebie też, Wiedźminie. Masz to obiecane złoto. Szerokiej drogi. Kiedy do niego podejdziemy, oddamy mu tą paczkę, a misja nam się zakończy. Możemy też natomiast pogrzebać troszeczkę przy tym wozie i okaże się, że nasz jegomość przyleciał trochę z nami. Wóz jest naszpikowany strzałami. Wóz jest naszpikowany strzałami. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Strzała. O tym nie było mowy. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Kiedy zbadamy ten wóz, będziemy mieli dodatkową opcję dialogową. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem Wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą.
jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Przyłapany na kłamstwie zacznie uciekać, ale jeźdźcą najlepszym nie jest i złapanie go jest naprawdę łatwe. No, chyba że jesteś mną. Kurot. Kiedy go złapiemy, będziemy mogli zdecydować o jego losie. Standardowo zacznijmy sobie tutaj od opcji pierwszej, w której postanawiamy oddać go w ręce Nilfgaardu. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, temerski 6. pułk, 2. kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Zabieram cię do Nilfgaardczyków. Jesteś mordercą, nie żołnierzem. A ty jesteś zdrajcą. Kiedyś jeszcze zawiśniesz. Ej, żołnierzu, czekacie może w obozie na jakiś spóźniony transport? Co? Tak. Kapral Fenet pojechał do dowództwa po leki i nie wraca. Miał być przed paroma dniami. Leki są tu w skrzynce, a to 3 w jednym. Oszust, złodziej i morderca tego waszego kaprala. Fu, chędosz się, mutancie! Kapitan Peter już mu zgotuje przyjęcie. A tobie, Nordlingu, należą się podziękowania. Te medykamenta. Życie pewno naszym chłopcom nie uratują, ale chociaż łatwiej im będzie teraz umierać. Na co chorują wasi żołnierze? Nie wiem, nie pytam. Ci, co się za bardzo interesują, jadą prosto na front. Muszę powiedzieć, że liczyłem na bardziej konkretny wyraz wdzięczności. Najlepiej złoty i brzęczący. Myślałem, że ty tak z przekonania. Nie, z chciwości. No dobrze, masz. Żebyś pamiętał i innym powtórzył, że Nilfgaard jest szczodry dla tych, którzy są gotowi mu służyć. Kiedy go oddamy, otrzymamy 30 nowigradzkich koron. A temerski partyzan trafi wpierw do niewoli, a potem zapewne na szubienicę. Prawdę mówię o wiedźminach. Chociaż jeżeli tutaj pomedytujemy troszeczkę, będziemy mogli zobaczyć, że zniknął on z miejsca, gdzie docelowo siedział, ale jego wiszącego ciała nigdzie nie znalazłem. Całkiem możliwe, że nie został powieszony, a trafił na przesłuchanie, czyli jakiegoś rodzaju tortury, żeby zdradził, gdzie są jego kompanii, a sam ukryci w lesie. Ale to jeszcze nie teraz, bo teraz czas na opcję drugą. Opcję, w której puszczamy go wolno. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z siebie chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta. Otrzymamy wtedy 30 nowigradzkich koron, a nasz koleżka wyruszy w podróż. Co ciekawe, jeżeli za nim pojedziemy, trafi on do obozu. Będziemy mogli wtedy jeszcze odbyć krótką interakcję. I powie nam on coś takiego. Dzięki raz jeszcze. Póki żyjemy, Temeria nie zginie. Możemy go też puścić, ale ukraść od niego lekarstwa. Wtedy tak samo pojedzie on ostatecznie do obozu, ale krótka interakcja z nim zamieni się na taką samą, jakbyśmy oddali go w ręce Nilfgaardu. Puszczę cię. Ale leki zachowam dla siebie. Nilfgaard i tak was znajdzie i wybije. Po co się mają marnować? Weź i się udław. Prawdę mówię o wiedźminach. Coś nie w sosie. Możemy oczywiście za nim nie pojechać, co zakończy się niepowodzeniem misji. Wtedy, jeżeli odwiedzimy jego obóz, będzie on pusty. Ale możemy też za nim pojechać, ale go ostatecznie nie łapać. Dotrze on wtedy do swojego obozu, a w nim znajdziemy kilka, prawdopodobnie temerskich partyzantów. W tej opcji ginie kilka patriotów, a później wszystkie opcje dialogowe będą takie same. Co ciekawe, nawet jeżeli zgodzimy mu się pomóc i otrzymamy wtedy zapłatę, jeżeli złapaliśmy go dopiero w obozie, nadal będziemy mogli go zdradzić i zabić. Otrzymamy wtedy z niego jakiś topór i podobno też można czasem otrzymać do 60 koron.
Nieopodal miejsca, gdzie go ogólnie spotykamy, możemy też znaleźć martwego konia, więc całkiem możliwe, że to nie pierwsza paczka, którą próbuje przechwycić. Co ciekawe, w tym obozie są martwi ludzie, jeżeli to Ciri zostanie cesarzową, a Radovid wygra. Temerska kompania? Znak zapytania? Swoją drogą ten cały biały sad jest dość ciekawy w tym zakończeniu. Możemy w ogóle tam znaleźć jakieś dziwne ciała i tak dalej. Może warto by było nagrać po prostu o tym cały odcinek kiedyś. Następny quest. Trzecia misja, którą dzisiaj przygotowałem, to misja, która powinna nam się pojawić w momencie podróży z Vesemirem na samym początku i od razu tutaj, w tym miejscu aktywować. Ale z jakiegoś powodu jest ona usunięta albo zbugowana i nie została przywrócona nawet w Next Genie. Możemy ją natomiast przywrócić modami i będziemy wtedy mogli usłyszeć rzadki dialog. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy udało mi się to przywrócić modami, bo ostatnio sobie namieszałem tutaj w plikach dość ostro, więc druga wersja jakby jednak mi się nie udało. Ale z jakiegoś powodu jest ona usunięta albo zbugowana i nie została przywrócona nawet w Next Genie. Dobra, w każdym razie misja nazywa się Zaginiony w akcji. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz? Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się, cholera jasna. Swoją drogą naprawdę sobie upierdzielił dwa palce. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed górami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz, ale... Chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Tak jak Dune powiedział, udajemy się razem z nim na pobojowisko, a tam za zadanie będziemy mieli odnaleźć jego brata, no i zabić kilka guli. Bułka z masłem. A potem już prosta droga do odnalezienia jego brata, który ukrył się w pobliskim domu. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. To ten? Nie, syn sąsiadów. No i co, Huzar? Czujesz pana? Ech, ciągle nic. To ten? Nie, niepodobny. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Ale może to przez ogień. Zwęszył go! Huzar zwęszył Bastiena! Chodź! To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko... Żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może! Macie siedzieć, aż wy siedzicie! Wyobrażasz sobie? Bałwan! Przestań już! Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastien! On cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę.
Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Oczywiście, mamy tutaj dwie opcje dialogowe. Klasycznie, wpierw pierwsza. Mój brat ma rację, Bastien. Nilfgaardczycy nie mają litości. Dla nich liczy się tylko prawo, które jest bardzo surowe wobec tego, kto ukrywa dezerterów. Rosyn, będę przynosił ci jedzenie. I sprowadzę zielarkę. Zobaczysz. Tydzień, dwa i... Idźcie już. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Warto zapamiętać te słowa, że będzie on przynosić jedzenie i sprowadzi zielarkę, bo po kilkunastu dniach, kiedy wrócimy tam, zauważymy, że Rosyn nie żyje, a jego ciało wygląda na naprawdę mocno wychudzone. Obiecanki, cacanki tak zwane były. No i chyba możemy wywnioskować, że jednak on nie przynosił jedzenia kompanowi, który uratował mu życie. Smutne, ale takie realia wiedźmińskiego świata. Druga opcja ma natomiast zdecydowanie lepsze zakończenie. Gdyby nie Czarny, Bastien już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent, no. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Kiedy Geralt zasugerował mu, żeby jednak się zajął Nilfgaardczykiem, Dune'owi trochę nogi zmiękły, jednak powiedział, że luźno. I on to w ogóle od samego początku tak chciał i w sumie mamy rację. Po kilku dniach, kiedy wrócimy do domu, w których ich znaleźliśmy, nikogo tam nie będzie. Ale czy to oznacza happy ending? Tak jest. Bo kiedy odnajdziemy ich dom, a znajduje się on tutaj, po jakimś czasie będziemy mogli zobaczyć, że sobie żyją spokojnie i ostatecznie Nilfgaard nigdy ich nie przejrzał. Podobnie zresztą jest z tym złym zakończeniem. Będziemy mogli potem odwiedzić jego dom, no ale bez Nilfgaardczyka. Ciekawe jest to, że nie ma tam ich brata, ale możliwe, że mieszka gdzieś indziej w osobnym domu, a może nawet w osobnej wsi. A jeżeli udamy się do tego domu wcześniej, zobaczymy tam zmartwioną kobietę. Czyli żonę Dune'a. Chyba. Albo żonę jego brata, ale chyba Dune'a. Potem niezależnie od zakończenia, humor jej się zmienia i jest już tutaj w normalnym nastroju. Co ciekawe, całą misję możemy też przejść w odwrotnej kolejności. Czyli wpierw odnaleźć ich dom, a potem spotkać Dune'a. Zaopiekuje się on wtedy tylko swoim bratem, a Nilfgaardczyk spotka się z bogami. Trudno się w sumie dziwić, zważywszy na to, co zrobił im Nilfgaard. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Myśmy walczyli w tej wielkiej bitwie, kojarzysz? Ja po stronie Temerii i Rosyn Nilfgaardu. Kazali nam się nawzajem zabijać. Ale woleliśmy razem uciec. Słuchaj. Ja nie mogę chodzić, a Rosyna czarni powieszą za dezercję. Odszukałbyś mojego brata i powiedział mu, że żyje? Nazywa się Dune. Może mieć ze sobą psa Huzara. Proszę. Sami tu strzeźniemy. Przykro mi, mam pilniejsze rzeczy na głowie. Wróciłeś. To może nam jednak pomożesz. Zobaczę, co da się zrobić. Ty jesteś Dune, a ten pies wabi się Huzar? Tak. O co chodzi? Znalazłem twojego brata, Bastiena. Przeżył bitwę i schował się w zrujnowanej chacie w lesie koło pobojowiska. Niebywałe. Byłem pewien, że już go nie zobaczę. O bogom, niech będą dzięki. I Nilfgaardczykom, a przynajmniej jednemu. Bywaj. I mała ciekawostka na koniec. Rosyn całkiem możliwe, że nie był zwykłym żołnierzem, jak możecie tutaj przeczytać, a zarządcą guberni temerskiej. Czyli naprawdę wysoką szychą, o ile oczywiście o tym Rosynie jest mowa. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Naprawdę się postarałem wybrać takie najmniej oczywiste questy z Białego Sadu. Większość misji tutaj w Białym Sadzie jesteśmy po prostu w stanie znaleźć podróżując głównymi ścieżkami, którymi gra nas prowadzi. To były takie jedyne, które faktycznie trzeba było poszukać, żeby je znaleźć. A nawet jeżeli wiedzieliście o tych questach, to mam nadzieję, że przynajmniej dowiedzieliście się o innych zakończeniach. No i jakichś smaczkach.
zostaw suba, jeżeli jesteś tutaj nowy, a my widzimy się w następnym filmie. Na razie.